Dzień dobry wszystkim Państwu. Dzisiaj mamy przyjemność gościć panią wicemarszałek Annę Naszkiewicz, która nadzoruje projekty unijne miękkie, między innymi dla szkół, dla przedszkoli. I pani marszałek chciała nam coś powiedzieć, a później dodamy resztę. Dzień dobry, ja też witam bardzo serdecznie. Przyjechałam do Państwa w bardzo przyjemnych okolicznościach, bo chciałam poinformować, że tu stojące władze samorządu stanęły do konkursu, nie pierwszy raz, nie drugi raz, ale w ciągu ostatnich minionych tygodni i miesięcy udało się zdobyć samorządowi miasta Sokółka dwa wspaniałe projekty. Jak Państwo pozwolicie, mam tutaj taką małą ściągę. Pierwszy projekt to jest przedszkole szansą na lepszą przyszłość. Kwota dofinansowania 278 141 zł. Projekt obejmuje 7 oddziałów wychowania przedszkolnego, dla których gmina Sokółka jest organem prowadzącym. Jest to oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce, oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole nr 1 w Sokółce, oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Boguszach, przy Szkole Podstawowej w Geniuszach, przy szkole w Malawiczach Dolnych, przy szkole podstawowej w Starej Kamionce i przy szkole podstawowej w Starej Rozedrance. Projekt łącznie obejmie 158 przedszkolaków i 17 nauczycieli. I drugi projekt, który gmina Sokółka zdobyła, to projekt o nazwie Nowoczesne Przedszkole. Kwota dofinansowania ponad 350 tysięcy złotych. Projekt obejmuje 5 przedszkoli samorządowych, dla których gmina Sokółka jest organem prowadzącym. Jest to przedszkole nr 1, 2, 3, 4 i 5. Chciałam serdecznie pogratulować Państwu. Chciałam powiedzieć również, że pula środków finansowych przeznaczona na działanie związane z edukacją przedszkolną to kwota ponad 20 milionów euro. Gmina Sokółka startuje już do tych projektów po raz czwarty. Zapraszamy serdecznie do kolejnych projektów. Jeszcze spora wartość pieniędzy do zdobycia. Jeszcze program operacyjny trwa do 2020 roku i jeszcze zasada N+3, czyli jeszcze przed nami kawał czasu. Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy dalej w ramach już Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przejął ocenę i dofinansowanie przedszkoli. A ja na pamiątkę, ponieważ jest to nasza dobra tradycja, przywiozłam dla Państwa dwie takie plakietki, które spełniają również wszystkie wymogi oznaczenia miejsca, w którym odbywa się projekt. Także jest to taki prezent, żebyście Państwo już nie musieli tego miejsca oznaczać. Jest to plakietka dotycząca jednego z projektów i drugiego. Serdecznie przekazuję na ręce pani burmistrz z gratulacjami. Dziękuję. I z prośbą o więcej. Dziękuję. Dobrych wniosków. Wszystkiego Dziękuję. Dobrego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja przekażę te plakietki bezpośrednio osobom, które wykonywały ten projekt, które pisały projekty. W tym momencie chciałam podziękować i pani marszałek, całemu zarządowi, ale przede wszystkim moim pracownikom, panu burmistrzowi Adamowi Kowalczuk, który nadzoruje te projekty i stara się zawsze pozyskać pieniądze dla szkół, dla przedszkoli. Dzięki temu, uzupełnię tutaj panią marszałek, dzięki temu do tej pory z Urzędu Marszałkowskiego w tej kadencji pozyskaliśmy ponad 900 tysięcy złotych, prawie milion złotych przyszło z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania do projektów. Wartość tych projektów nieco ponad milion. Tutaj mamy, jak widzicie Państwo, te trzy projekty, nowoczesne przedszkole z wartością, z kwotą dofinansowania, cel podniesienia jakości edukacji przedszkolnej. Macie Państwo między innymi tutaj już pierwsze efekty tej edukacji przedszkolnej i zręczności manualnych dzieci. Tutaj też Państwo widzicie, więc na dzieci, na młodzież trzeba stawiać. Kolejny projekt Akademia Przedszkolaka, skorzystała podobna ilość dzieci, ponad 500, w pierwszym projekcie 520, w drugim 500 i w trzecim ostatni projekt, który został podpisany, umowa została podpisana niedawno, 158 dzieci. Łączna kwota dofinansowania to prawie milion złotych na szkoły i przedszkola. Ale jeszcze pani marszałek, liczymy na wsparcie dalsze, tak jak pani mówi, i mamy jeszcze jeden projekt. Tu macie Państwo wartość dofinansowania.
No to projektu, tak? Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych na terenie gminy Sokółka obejmuje one wszystkie szkoły podstawowe i mamy wartość projektu ponad 726 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie jest to 95%, czyli 689, prawie 700 tysięcy złotych do pozyskania. Myślę, że uda się nam pozyskać. Jesteśmy teraz na etapie negocjacji. Pierwsze etapy żeśmy przeszli i będziemy składać następny projekt. Liczymy na wsparcie zarządu, bo inwestować w dzieci i w młodzież trzeba. A ja dziękuję jeszcze raz pani marszałek, całemu zarządowi, pani marszałek i proszę tego dobrego anioła ode mnie, od dzieci, od mieszkańców, od rodziców, od wychowawców przyjąć. Niech pani przynosi szczęście. Przede wszystkim niech pani zawsze myśli o Sokółce. Dziękuję jeszcze, ja podpiszę, że ten anioł strzeże miasta Sokółki. Tak. Dobrze. Tak jest. Dziękuję serdecznie. I liczymy na wsparcie, na więcej. A dziękuję też moim pracownikom i pani Ani i całemu referatowi pozyskiwania środków pozabudżetowych. A ja powiem na koniec, że cała przyjemność po naszej stronie. To liczymy na współpracę. Dzięki śliczne.